realize what your life means? Stop with the bullshit. What are you so afraid of? Hej, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry The Last of Us Part 1. Kontynuujemy sobie szaleńczą ucieczkę przed zombiakami w celu znalezienia części z Billem. Lesz! Czekajcie. Drabiny drabinami, ale tutaj jeszcze mogą być rzeczy. Obiegnie kolejny skurczysyn. Dobra, na piąchy. Chodź. Albo na bejsbole. Dobra. Poszło. Gdzie ta drabina? Czekajcie. Przeładujemy. Gdzie oni są? O, tutaj. Keep going. I'm right behind you. Hurry, Joel. Kurwa. Co za... Ech, i kijaszek sobie złamałem na tobie. Łajzo. Dobra, spieprzam stąd, bo oni chyba się tutaj będą respić cały czas. So that worked out well. Okay, I'll go check out this side of the house. Bill? Somebody had the same idea, they stole my shit. Well then, what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take Don't this job. Don't you bring Tess into this! Shove it right it has nothing to do with... Jesus. What, do you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. He's the only idiot that would wear a shirt like that. He's got bites. Here. And I reckon he didn't want to turn, so he... Yeah, I guess not. Kto by chciał? Well, fuck him. Look what I found. It's got some juice in it. That's my battery. That fucking asshole. Get out. Get out. Okay. Jeez. Batteries drain, but cells are alive. Meaning? Meaning, we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. What are you thinking? Thinking you drive and we push. Jesus. That's more of my stuff. Co tam masz? So what? You just gonna steal my shit and run off? Is that it, Frank? You should probably search the house. I'm sure there's more supplies. It's a good idea. Let me know when you're ready Prawda, to finish this bardzo dobre. Thing. I'll give you a holler. Bardzo dobry pomysł. O. Dobra, mam 50 suplementów.
Za mało. No, w końcu ta siemka. Dobra, co tu mamy? Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo za bardzo się bałeś zapuszczać ten region miasteczka. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość tego gównianego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. A ten głupi akumulator, o którym wciąż nawijałeś, zabrałem go. Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Zginę, próbując się stąd wydostać. Ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. O, strasznie miły koleżka, widzę. Są siebie warci, powiem wam. Co my tu mamy? O! Bombka. Tego jeszcze nie używałem. Wiecie co? Zwiększę sobie obszar trybu nasłuchiwania może. Czy poczekać na przykład na mistrzostwo ostrzy. Poczekam. Śrubeczki. Zawsze chętnie. Dobra. Chyba wszystko. Jezu, trochę tutaj leżał, co? Ready? Tak, ruszamy. Alright, let's do it. Put her in first. Already did it. Just keep your foot on the clutch. And when we get to ro- I know how to pop a clutch. How the hell did- You know what, I don't care, just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now, hit it. Hit it! Perfect. Hey, good job, kid. Bill, not helping. Ellie, we're gonna give it another go. Stay focused. Just keep turning right. Let's get to the hills at the end of the street. Dobrze, poczekaj chwilkę. No nie wierzę. Serio? Już on ktoś zabija. Dobra, nie ma czasu na zabawę z nimi. A nie, muszę je zabić. O kurde, klikacz. Chodź, to gdzie dalej. Cały czas mi się ta latarka włącza sama. Coś czuję, że zaraz będzie kolejna fala zombiaków. O! No. Back to pushing.
Nie, tutaj raczej nie będzie znajdziek, bo to jest troszeczkę zbyt dynamiczny level. Czekajcie, tam gdzieś była pałka. Dobra, pchamy. Bo tam coś jest. Czekaj, czekaj, czekaj. We're almost out of your hair, Bill. Kolejne. Serio? No. Spierdziel się ode mnie, dziadu. A ją znowu mordują. Serio? Kurde, trzeba spieprzać stąd. All right, Ellie, get ready. Fuck. Fuck me. Jezu. A cię się podlecza. Dobra, jazda. All right, Ellie, start it up. You hear that sound, Bill? Dobra, dobra. Kurde, dobrze, że w amerykańskich autach ta skrzynia biegów jest przy kierownicy, jest taka prosta, co? Keep it running, all right? That girl nearly got us killed. You gotta admit, she did hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square? We're square. Then get the fuck out of my town. Jezu, jaki przyjemniaczek, co? Zgorzkniałec. Happened to sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though.
Better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? Oh. I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. Pittsburgh. You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get some sleep? I'm not even tired. Sekundę później. Oh, well, perfect. Now what? Screw it. Wow. Patrzcie na te szczegóły, co? Niesamowite. Easy. Please. Holy shit. Help. Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Kurde. No to se pojeździli, co? I'm okay. I'm okay. Then get out, quick. Come here, you shit. Let go of me, you chicken shit. Go! O, fuck. Kurwa, jaki zwrotnialec. O. Masz za swoje chujki. Dobrze, Joel. Motherfucker! What's wrong with these guys? Catch your breath. We're leaving. Watch out! Stay down! Oh, w mordę. Czekajcie. Oh yeah! Któryś jeszcze? Dawajcie, cwaniaki. O kurwa! Fuck. Sukin syn. No, chodźcie tutaj. Biegnie jakaś menda. Ej, Jesus. Dobra, czekajcie. Podejdź, podejdź, podejdź. Chodź. Nice. Fuck. Jesus, okrąży... Krążają mnie. Dobra. No chodź tutaj.
Gdzie jesteś? Kurde, no. Jesus. No dobra. Przyda się apteczka. I think that's the last of them. You okay? Yeah, I guess so. Good. We need to get the hell out of here. You know the drill. Look around, see if there's anything we can use. Roger that. Jak zwykle w takich postapokaliptycznych światach, to ludzie są kurwa najgorsi. Nie bezrozumne zombiaki, a ludzie, którzy po prostu żerują na słabszych. Masakra. Zawsze ten sam schemat. A co wy tu macie? Dawaj tu cypóweczkę. Szukam, spokojnie. Dobra. Nagle się zrobiło krucho z tą amunicją. Dobra. Może łuk. Nie, 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 nie. Dobra. Zdrówko uzupełnione, to najważniejsze. Kurde, ciekawe jak właściwie się używa tej bomby. Mogę ją stworzyć. Czy ją się rzuca? Tak. Nagle te obszary stały się troszeczkę większe. I tak, żeby je przeszukać, to się rzeczywiście trzeba troszeczkę nabiegać. Dobra, to mogę otworzyć. Ale jeszcze chwila. Momencik, momencik, poczekaj. Czyno, spokojnie. Dobra. Kurde, żyła złota. Okej. O, tu coś jest. Dobra, pięknie. Ulepszy sobie kijaszek. Dobra. I może jedną apteczkę. Yeah, we sure as hell ain't going back this way. No dobra, chyba mogę już iść dalej. Propped open with some. There's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Right. Okay, go! All right, I got it, I got it, I got it. Widzisz, widzę zasoby, że się świecą.
Jakiś warsztat by się przydał. O kurwa. O masakra. Czy oni ich... Nie mówcie, że oni ich zjadali. Fucking hunters. See, this could have been us. Sakra. That is a lot of people that didn't make it. I knew I should have turned the damn truck around. We lived. Barely. Come on, let's get out of here. Dobra, zobaczmy notkę. Osiem na pięć. Buty cztery razy, kurtka, różne ubrania, opony, różne lekarstwa, manierka. Okej. Okay. Są chyba ogólnie daty i lista przedmiotów. 8-8. Nic. Wszyscy byli za bardzo zajęci gonieniem tej wariatki. Wariatki, mówicie. Ciekawe. O! Coś nowego. Jej. Kolejne narzędzie. Przepiękne. To znaczy, że zaraz powinien być tutaj gdzieś warsztacik. Dobra. Smuteczek. Co my tu mamy? Cała apteczka. Nice, a to? Bomby dymne tworzą chmury, a przy bezpośrednim uderzeniu ogłuszają wrogów, pozwalając ci ich chwycić lub uciec. Nieźle. Taka bomba dymna może być naprawdę przydatna. Cukier i ładunek wybuchowy jest potrzebny. Dobra. How did you know? Know what? About the ambush. I've been on both sides. So, you kill a lot of innocent people? I'll take that as a yes. Take it however you want. W sumie, kto tu jest niewinny w tym pojebanym świecie? Co my tu mamy? Ale skarbów. Kurde, ale amunicji to nie znajduję już jakoś dużo. Okej. Okay. Co my tu mamy? I guess this is where the assholes sleep. I mean, slept. Dobra, kolejny podręcznik szkoleniowy. Rozdział drugi. Zwiększona efektywność niesienia pierwszej pomocy na polu bitwy. Unieruchamianie. Szyny służą do usztywniania uszkodzonych części ciała. Punkt pierwszy. Jeśli nie dysponujesz sztywnym przedmiotem, możesz użyć zwiniętego materiału. Punkt drugi. Umieść szynę tak, aby wystawała poza obszar wymagający usztywnienia. Jeśli to możliwe, zastosuj łączenia nad i pod raną. Punkt trzeci. Zabezpiecz szynę od góry i od dołu. Staraj się nie robić węzłów nad raną. Punkt czwarty. Zbadaj palpacyjnie obszar w pewnej odległości od rany i upewnij się, że jest zapewniony odpowiedni przepływ krwi. Ulepszona apteczka. Apteczki są skuteczniejsze o 33%. Okej. To mi się podoba. Co tu mamy?
Intruzi zostaną zabici. Strzelamy do skutku. Milutko. No dobra, i teraz pytanie, które drzwi? Może te? A, warsztacik. Wspaniale. O! Dobra, co by tutaj ulepszyć? All right, let's see what we got. W sumie to już mam drugi poziom. Mam drugie narzędzie. Mogę jeszcze zmniejszyć odrzut strzelby. Pojemność magazynka plus jeden. Czekajcie. Może łuczek sobie ulepszę. To jest wspaniałe narzędzie. Szybciej dobywasz broń. Plus 30% szybkości na ciągu. No dobra. O, ja mogę jeszcze dalej. Dobra. Okej. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Dobra, szybkość przeładowania karabinu myśliwskiego. To może być spoko. Albo wiecie co? Coś do broni krótkiej jeszcze lepsze. Mogę szybkość przeładowania rewolweru. Plus 5%? To tyle co nic. To może szybkostrzelność? Nie wiem. Tu. Dobra, jeszcze oszczędzę. Now there we go. O. Ale bym ominął. Okej. Mogę zrobić jedną bombę. No to na razie nie. Kolejna trupa. Oh, I don't think these guys were infected. It don't matter. Let's just keep moving. Cóż, po prostu pozbywali się ciał. W sumie trochę ulga, jednak ich nie zjadali. All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. Well, how about you let me go first and keep your voice down? Ona jest śmieszna, co? Dobra. A to? To oni nam to zrobili. I'm whistling. Oh, good. Something else you can drive me crazy with. Co my tu mamy? Jak długo mogą zapewnić nam bezpieczeństwo?
O. Bilecik do kontroli, proszę. Halo. Proszę nie spać. Dobra, chyba mnie nie słyszy. O, komiks. Dzikie światło gwiazd. Szok końcowy. O. Nice. A, to jest kolejny rodzaj znajdziek. Spoko. Mogę jej go dać? Nie. Nie sądziłem, że w kwiatkach coś znajdę. Kolejny napis. Zginiecie, zanim my zdechniemy z głodu. Niezbyt to optymistyczne. Your fellow hunters do this? Cute. And no, my money's on the military. Why would they mow down all these people? You can't let everyone in. So they killed them? And dead people don't get infected. You sacrifice the few to save the many. It's kind of shitty. Yeah. To się nazywa tak zwane mniejsze zło, Eli. A tutaj? Co się stanie, kiedy skończy się jedzenie? Same trafne pytania, powiem wam. I takie, na które nie chciałoby się znać odpowiedzi. O, fuck. Oh no. Ellie, get down. How did you learn to shoot? Man, screw you. You had an entire flock. You hit nothing. I'm about to hit you. Wow. Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Mm-hmm. Yeah, whatever. Kurde, wszyscy mają jakieś kije. They're supposed to be here. No, they're on the highway shift. Wouldn't be surprised if I caught another batch of tourists. Spots of gold mine, lucky bastards. See if there's anything you can forage while we wait for. Ain't nothing here. Just keep going. Niestety trzymają się trochę w grupie. Rzucimy im bombeczkę. Chodź. Turyści? To za turystę, chujku. Niezłe te bomby. Nie, nie chcę tego. Ja mam lepszy kij. Mam ulepszony, Joel. Dobra. Jakoś poszło. Ciekawe, ile ich tutaj jest. Niestety obawiam się, że wielu. Da się tu wejść. Dobra, to jest obszar dalej. Ja widziałem, że tam jest jakieś zejście na dół. Albo mi się przewidziało. Seria, tylko cegłówka. Przecież to idealne miejsce, żeby coś ukryć. No, trudno. Okay, we need to light the move. Ready? It doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. What is that? It's a joke book. No pun intended. Volume 2 by Will Livingston. Let's keep going. What did the Confederate soldiers use to eat off of? Civilware. Uh-huh. What did they use to drink with? Cups. Dixie cups. Oh, boy, it's so hot. Sister's room and tripped on a bra. It was a booby trap. Yeah.
Śmieszne jest to, że nie tłumaczą tego wprost. I only have myself to blame. Or wait, I said it wrong. Hold on, let me read it again. A book just fell on my head. I only have my shelf to blame. Ach, o Boże. Po angielsku też to brzmi strasznie. Divorce in long-term marriages? A stalemate. That's all. Czekajcie, jest achievement za wytrzymanie wszystkich. Wysłuchanie wszystkich. Wytrzymanie też. Okay, I'm all joked out. Now what? Teraz idziemy dalej. Fajne jest to, że wrzucili inne dowcipy po polsku, a inne ona czyta tak naprawdę. Wiecie, troszeczkę ciężko czasami się opowiada gry słowne w innym języku. Dobra, się boję, co tutaj będzie. That bridge looks pretty far. We'll get there. Whoa. It's strange seeing a checkpoint with no soldiers. Well, this is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now. Nie chcecie nas karmić? Dajcie nam nasze racje. Why wouldn't they give them their food? Sometimes they ran out. Most times they just held on to it. That never happened in Boston. Trust me, it happened all the time. O, zobaczcie, ważki latają nade mną. Widzieliście? O, patrzcie. Ale fajny bajer. Nie pamiętam, żeby coś takiego było w oryginale. Co tu mamy? Notka. Troy Hill zostało odbite przez najpodlejsze ścierwo, jakie kiedykolwiek nosiło broń. Trzeba jednak sukinsynom przyznać, że są przebiegli. Zdołali ukraść jeden z naszych moździerzy. Nie mieliśmy szans. Po tym, jak wcześniej zdobyli Strip District... kontrolują teraz całą rzekę. Zakończyliśmy ciężki odwrót. Przeżyła ledwo połowa oddziału. Modlę się do Boga, żeby Jeremy i Pam przeżyli. Zostali po drugiej stronie rzeki. Masakra. Same tragedie w tym świecie, niestety, moi drodzy. Co mam tutaj? Skorumpowani dranie. Skorumpowane, przepraszam. Zginiecie, zanim my zdechniemy z głodu. Wow, mocne. Mocne przesłanie. Uuu, nie róbcie hałasu, please. I hear hunters. Yeah, me too. Just keep it down while we're going through this area. Oh, it's so fun. We were up all night chasing these tours. Oh yeah, you were a part of that? I heard about this. Yeah, this one chick, she would just not give up. I've never seen anyone with so much fucking energy. It took a couple minutes to snuff everyone else, and fucking 5 hours to hunt her ass down. Jesus. Sometimes you gotta earn your keep, right? Yeah, I guess. We're about to give up, and she started shooting at me. Stupid. She could have got away. I had two other guys keep her busy. I took out my rifle. Dobrze. Widzę, że się tutaj nieźle namnożyło. Dobra, skończymy sobie na tym ten odcinek, zrobimy cięcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz albo subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!